Oto i ona. Wareński K606. Drodzy widzowie, gwoli wyjaśnienia. Tej maszynie zostało około tygodnia życia na tej planecie, dlatego postanowiłem pilnie nagrać odcinek o niej, żeby tak jak w przypadku EU34 powstała pamiątka o tej maszynie, bo co by nie było, to jest polska maszyna wyprodukowana i zaprojektowana w Polsce, przynajmniej oficjalnie, i uważam, że należy jej się chociażby taki krótki odcinek jako wspomnienie i pamiątka. No to zaczynamy. Astronomiczna jesień zbliża się do nas wielkimi krokami, natomiast ta maszyna swoją jesień życia ma już dawno za sobą. I prawdopodobnie w ciągu tygodnia od nagrania tego odcinka zostanie zezłomowana. I w tym momencie pojawia się Tomimoto w celu stworzenia pamiątkowego odcinka o tej maszynie. O polskiej koparce gąsienicowej Wareński K606. A na koniec postaramy się ją odpalić po 13 latach nieużytkowania. No to oglądamy. Tradycyjnie już, na początek trochę faktów o Wareński K606. Tu pojawia się pewien problem, bo informacji o K606 praktycznie nie ma, lecz mi, dzięki uprzejmości właścicielowi jednej z lubelskich kopalni piachu, dotrzeć do dokumentacji techniczno-rozruchowej, czyli tak zwanej DTR, z której wyciągnąłem najważniejsze informacje, które dla Was właśnie tutaj przedstawię. I tak w sekcji BHP możemy przeczytać. Surowo zabrania się obsługiwania maszyny przez operatora niesprawnego fizycznie lub którego stan wskazuje na spożycie alkoholu. Czyli jak walniemy sobie ćwiartkę, to możemy wsiadać, ale jak już za bardzo nas sponiewiera, to mamy wolne. W przypadku dotknięcia przewodów koparką, operator nie powinien opuszczać kabiny do chwili wyłączenia napięcia. Jeśli jednak będzie zmuszony ją opuścić, powinien wówczas skoczyć możliwie jak najdalej od maszyny i oddalić się od niej drobnymi krokami. Towarzysze! Za mocno napięty łańcuch powoduje nadmierne ścieranie. Doświadczony operator orientuje się po sprawności jazdy, że łańcuch jest za mocno napięty. Po odpaleniu maszyny czekamy 10 minut na rozgrzanie się silnika i oleju hydraulicznego, natomiast w okresie zimowym okres ten wydłuża się do 15 minut. W sumie powstały 4 wersje K606. K606, czyli podstawowa na podwodziu standard, czyli D4. K606S, czyli na podwodziu Stalinca o nomenklaturze D7, jest troszkę większy, szerszy i wyższy. K606-1, czyli maszyna przeznaczona do troszkę chłodniejszych klimatów. I K606S-1, albo K606-1S, czyli na podwodziu Stalinca D7 i odporna na niższe temperatury. Wersje do pracy w niskich temperaturach miały ówczesny odpowiednik Webasto, tak zwane Sirocco. Masa podstawowej 606 to 16 ton 400 kg, natomiast tej na podwodziu Stalinca to było 17 ton 300 kg. Prędkość jazdy koparki Wareński K606 to na pierwszym biegu 1,7 km na godzinę, natomiast na drugim to 3,4 km. W DTR-ce możemy przeczytać, że najdłuższy dystans, jaki koparka może pokonać o własnych siłach, to 10 km. Oznacza to, że kierowca musiałby jechać 2 godziny 56 minut bez przerwy. Powodzenia! Napęd K606 realizowany jest za pomocą dwóch silników hydraulicznych, kół podtrzymujących, kół prowadzących oraz dwóch kół, powiedzielibyśmy, napinających, które odpowiadają za napięcie gąsienicy. Koparka posiada dwa hamulce tarczowe, rozłączane po włączeniu napędu. Całe nadwozie opiera się na dwóch pomostach, lewym i prawym, na którym znajduje się spawana rama podtrzymująca wieżę obrotową i całą konstrukcję. Aby dostać się do kabiny, nie potrzeba czarnej magii, wystarczy ku naszemu zdziwieniu otworzyć drzwi, no i wchodzimy sobie po gąsienicach. Akurat tak się układa wszystko w takie małe stopnie. No i jesteśmy w kabinie. Do naszej dyspozycji jest w pełni otwierana przednia szyba. Spróbujmy, a jednak tego nie ruszymy. W pełni otwierana przednia szyba. Tu niestety już jej nie ma. No i z tyłu też możemy sobie otworzyć. Niestety jest to tylko blacha. Myślę, że ze względów bezpieczeństwa. Ok, posiłkując się częściowo DTR-ką, spróbuję rozszyfrować, która dźwignia odpowiada za jaki ruch oraz omówimy sobie konsolę tutaj centralną. Pamiętam, że tak, na pewno te dwie dźwignie są od sterowania jazdą. Prawa gąsienica do przodu, prawa gąsienica do tyłu i analogicznie lewa do przodu, lewa do tyłu, o ile jesteśmy w takiej konfiguracji prawidłowej. Potem kolejna dźwignia to jest dźwignia sterowania cylindrem ramienia.
Myślę, że chodzi tutaj o całe ramię. Siłownik znajduje się tutaj. Jest to pierwszy siłownik wychodzący z ramienia. Potem mamy tak. Trzecia dźwignia. Dźwignia sterowania cylindrem wysięgnika. Myślę, że to chodzi o środkową część ramienia. Potem mamy dźwignię sterowania jazdą. 5. No to omówiliśmy sobie. Pedał włączania biegu drugiego. 6. Czyli to jest coś takiego, że niestety tu już jest to niesprawne, ale chodzi o to, że jeśli jedziemy, mamy dwie wajchy do przodu, dodamy tutaj tak jakby włączymy drugi bieg, to wtedy właśnie koparka osiąga te 3,4 km na godzinę. Tak zwane zdwojenie wydatku. No i to się zgadza. Pedał hamulca obrotu. Mniemam, że chodzi o to, że po prostu koparka, jak wykonujemy obrót, żeby się rozpędzić za bardzo ten obrót, żeby go trochę wyhamować. Rygiel blokujący obrót nadwozia. Tego nie będziecie widzieć, znajduje się on tutaj za fotelem. Chodzi o to, że w transporcie, żeby zabezpieczyć przypadkowe kręcenie się obrotu wieży w trakcie transportu, bo można koparkę transportować czy to na niskopodwoziówkach, czy też na wagonach kolejowych. Przeznaczony do tego oczywiście. Dźwignia sterowania jazdą. To była 9, o tym mówiliśmy. Dźwignia sterowania silnikiem. Chodzi tutaj o obroty silnika. Jest tutaj taka wajcha. Dodajemy gazu, odejmujemy. I tak, tutaj mamy pulpit sterowniczy. No i tu powinien być wskaźnik temperatury, wskaźnik ciśnienia oleju w silniku. Tutaj pod szóstką wskaźnik temperatury oleju hydraulicznego. Tu wskaźnik temperatury wody. Tu wskaźnik paliwa. Tutaj ładowanie, alternator. Tutaj mamy na dole 3. Wskaźnik temperatury oleju silnika z kolei. Tutaj mamy przełączniki, 8. Przycisk sygnału. Włącznik reflektorów. Włącznik dmuchawy. Tutaj jest troszeczkę inaczej. Tutaj mamy stacyjkę, a tu mamy rozrusznik. Tutaj jako ciekawostka, jeszcze może zobaczycie, mieliśmy normalnie gniazdko wtykowe, mogliśmy sobie podłączyć jakiś sprzęt, nie wiem o ile to jest prawda. I tutaj gdzieś licznik motogodzin, niestety tutaj chyba jest już zdemontowany przez kogoś. I widok z tej perspektywy. Tutaj znajduje się rygiel do blokowania osi obrotu i postaram się Wam pokazać, może będzie widać, o tam nisko jest dmuchawa. Fotelik jest reserowany, dosyć wygodnie się na nim siedzi, mimo że to jest konstrukcja z bodajże, z tego co widziałem na tabliczce zamianowej, 76 roku. Też boję się pomyśleć, przez ile lat była ta koparka produkowana, bo niestety ciężko jest do takich danych dotrzeć. Dla osób niewtajemniczonych, K606 jest to koparka, czyli w odróżnieniu od EU34, którą prezentowaliśmy wcześniej na kanale, służy do wydobywania różnych kruszyw. I w zależności od ułożenia łyżki, koparka może być podsiębierna, przedsiębierna, można było ją wyposażyć w chwytak albo taki zrywak, dzięki któremu można było zrywać nawierzchnię. Najczęściej spotykana łyżka w K606 to była 0,6 m sześciennego, montowana w sposób podsiębierny. K606 Waryński była maszyną poprawną, lecz nie idealną. Stworzona w socjalizmie, spełniała swoje zadanie, lecz zostawała daleko w tyle za zachodnią konkurencją. Lecz mimo to łezka wokół się kręci, że pomimo socjalizmu nasz kraj był w stanie produkować własne maszyny budowlane. Waryński posiadała regulację głębokości kopania. Odpowiednio nastawiając ramię koparki można było zwiększyć lub zmniejszyć głębokość kopania. Wystarczyło wybić te bolce i skrócić bądź wydłużyć ramię w odpowiadający nam sposób. A teraz zajrzyjmy pod maskę Waryński K606. Znajdziemy tu 6,5-litrowego diesla SW400, produkowano na licencji brytyjskiego Leylanda. Wykorzystywany on był m.in. w Fadromach EU200, autosanach H9, koncepcyjnych starach, sieczkarniach Orkan oraz na niektórych statkach pod nazwą handlową Rekin. Ciekawostką jest, że olej silnikowy w tym konkretnym egzemplarzu przez ostatnie lata eksploatacji nie był w ogóle zmieniany, jedynie dolewany w miarę zużycia i silnik ten normalnie pracuje bez żadnych remontów. Zobaczymy, może i po dziś dzień, bo za chwilę będziemy go odpalać. A co znajdziemy pod maską? To jest tak, filtr powietrza tutaj ze specjalnym magicznym pyłem do odpalania. Potem idziemy do silnika. Oczywiście z tego co widzę to są filtry paliwa, tu jest blok silnika, głowica, tu chłodnica. Zobaczcie jaka potężna. Z tego co mi się wydaje to tam jest zbiornik paliwa, ma około 270 litrów. Natomiast tutaj postaram się Wam pokazać. Jest zbiornik na płyn. Zbiornik na płyn hydrauliczny, którego wchodzi tutaj prawie 400 litrów. Ok, i skoczę jeszcze pod maszynę, pokażę Wam od dołu jak to wszystko wygląda. No i tutaj mamy od tyłu silnik, to jest chłodnica wcześniej wspomniana, wody i oleju. Tu mamy odważnik, żeby był lepszy balans maszyny. Tu akumulatorki, tak, do odpalania, dobrze widzisz, kochany widzu. A tu jesteśmy pod spodem i tak, tu misa olejowa, tu jest ta cała rama. No widać wycieki, liczne wycieki, tutaj nikt nic nie robił przy tej maszynie. Ona po prostu była traktowana jak bezpański pies, a nawet może i gorzej, bo nikt jej nie wymieniał oleju.
No i tu mamy rozdzielacze różne. Tu jest ten zbiornik oleju. Spust, wieża. O. Zbiornik paliwa. Z tej perspektywy gąsienice, koło napinające, rolki prowadzące. Przyznam wam się szczerze, że w młodości, będąc młodym chłopakiem, pomagałem zakładać gąsienice nie raz, nie dwa do tej maszyny, bo był taki problem, że one po prostu spadały, bo z czasem koło gwiaździste, czyli to napędowe, się zużywało, ścierało i one coraz częściej spadały. Zresztą te gąsienice też się rozciągają. Także też miałem wkład w naprawę tej maszyny. A zaraz odpalanie. Ok, oficjalnie rozpoczynamy operację Ostatnie Tchnienie. Podłączyliśmy, tak jak wcześniej wspomniałem, kablami akumulatory do K606. Zaraz jeszcze musimy skombinować jakiś kluczyk, żeby je odpalić i zobaczymy, czy wyda z siebie to ostatnie tchnienie. Historia rysuje się na naszych oczach. Ok, odpalanie odbywa się wspólnie z moim tatą, który ma duże doświadczenie w obsłudze takich maszyn, bo miał przez wiele lat styczność między innymi z takimi koparkami. Tu macie wiadomości z pierwszej ręki. Tu nic nie jest reżyserowane. Idziemy na żywioł. Aha, dobra. Ktoś się chyba połakomił na bezpieczniki. Nie ma ani jednego. Na krótko? No niestety, nawet bezpieczniki, które praktycznie nigdzie nie są stosowane, stały się łakomym kąskiem dla złodziei. Zobaczcie, jak się postępuje, gdy nie ma bezpieczników. Dobra, coś tutaj strzeliło. Teraz będzie dobrze, bo strzelasz miło. Wskakuje na maskę i patrzymy, jak się sprawy mają. Wy się śmiejecie z plaka. Tutaj strzela jakiś przekaźnik. Dobra, problem z zasilaniem już załatwiony. Po prostu te klemy są jakieś takie. Znaczy te zaciski na klemy są takie już wyrobione. Ale sobie z tym poradziliśmy. Jeszcze trzeba coś podpompować, typu paliwo i tak dalej. I powinno ruszyć. Dobra, pompujemy paliwo. Aha, widzicie? Wyższa szkoła jazdy. Ma nawet swoje miejsce. No. O! Po 13 latach! Polska myśli, że nie ryjna? Zobaczcie, to wszystko działa po latach. Nikt tu nic nie robił przy tym. A maszyna normalnie mogłaby być użytkowana. Silniczek cyka, tu nikt nie zmienia oleju, ludzie drodzy. Nikt nic nie serwisował, nie czyścił filtrów. A zobaczcie, nawet nie dymi. SW400. Cyka jak szwajcarski zegarek. A działa olej musi się zagrzać. No, nie jeden dołek by jeszcze wykopała. Cofam te słowa o tym dymieniu. Śmierdzi jak cholera. Jazda nie działa. Na razie.
zasadzie działa podnoszenie całego ramienia, ruch nadgarstka i tu wysięgi. Jazda nie działa, no ale wiecie. O, obrót działa. Jazda już działa. Ale jaja. Dobra, już. Co? Jedna gąsienica nie działa. Czyli prawa, ale ruszyła się. Prawa się ruszyła, chyba że jest odwrócone. To jest pożegnanie z K606, moi drodzy. No i co wy na to? Daj mu na zimnym, tato. Dobra, druga próba. Jak zegarek. To co, idziemy coś wykopać? Wszystko działa. Czyli te pompy hydrauliczne, wszystkie węże, tu wszystko wygląda na sprawne. O, no tutaj to zobaczcie już. Ma prawa po tylu latach, co? Opada, bo opada, no ale działa. W razie wojny można korzystać. Przyznam szczerze, że sam nie wierzyłem w to, że tak łatwo to pójdzie. Miałem pewne wątpliwości, ale oczywiście optymizm nakazywał myśleć inaczej. Ale nie sądziłem, że ona będzie... Myślałem, że dobra, odpalę, pewnie będą problemy z hydrauliką. A tu się okazuje, że jest cacy. Może spróbujemy ją obrócić. To co, obracamy? Obrót? No to dawaj. Dobra. Co wy na to? To jest potęga PRL-u. Czytałem na stronie Waryński, już tej nowej grupy holdingowej, że część planów pochodziło z ZSRR. Ciekawe, na ile to jest prawda. Jeśli chodziło oczywiście o budowę maszyn, prawda? Też szukając informacji, widziałem, że też dużo jest treści w języku rosyjskim, czyli na pewno na eksport trafiały jakieś maszyny, a przecież te wersje takie zimowe, to też przecież nie było do Polski robione, tylko gdzieś tam na wschód. Myślę, że pożegnaliśmy się z K606 w godny sposób. Niestety za około tydzień trafi na złą, więc jak już to oglądacie, to ona będzie już na tamtym świecie. Trochę nam szkoda, bo towarzyszyła nam przez dziesiątki lat tutaj w rodzinie, ale niestety nadchodzi nowy ład i musimy iść z duchem czasu. Dzięki za oglądanie, mam wam nadzieję, że wam się podobało. Cały czas szukam jakichś ciekawych rzeczy dla was, żeby wam pokazać. Mam wrażenie, że jest jeszcze dużo treści, których nie pokazano na YouTubie, a które być może dla was będą ciekawe. Jeśli macie jakieś fajne maszyny do nagrania, do pokazania, chcecie je uwiecznić, pokazać innym, że Polacy kiedyś produkowali naprawdę fajne sprzęty, dawajcie znaka, a ja lecę dalej pobawić się K606. Trzymajcie się, piona. A daj mu do dechy! Czuję respekt, a wy? Żegnaj. Zamalowane. To 7.5, ja myślałem, że 76. Piąty numer chyba 533. Ta 606. Zakłady. Maszyn budowlanych Waryńskiego.
kopalka. Jak zdrabka. Sentyment wygrywa i zabieramy na pamiątkę tabliczkę. Albumu rodzinnego.